Witam Was bardzo serdecznie w naszym nowym studiu plenerowym. Jak widzicie, mamy nową, piękną scenografię. Mamy zresztą najlepszą lokalizację w tym mieście, bo jesteśmy najlepszą telewizją w tym mieście, a być może nawet w Polsce, ale to, co dla nas jest najważniejsze, to najlepszy content. Mamy dzisiaj tutaj z nami Dominika Jurka, właściciela Szkoły Nauki Jazdy Sprinter. Witam Cię, Dominik. Witam, cześć. Dzisiaj Dominik nam opowie o lewym pasie. Wakacje i lewy pas. No tak, to jest bolączka naszego kraju niestety. Pamiętajmy, że w Polsce będzie ruch prawostronny. Powinniśmy się poruszać skrajnie prawym pasem ruchu. Lewy powinniśmy wykorzystywać tylko do omijania lub wyprzedzania innych pojazdów. To tak zgodnie z przepisami, a bardziej życiowo może dlaczego kierowcy jeżdżą lewym pasem, bo da się to w pewnym stopniu. No właśnie, bo do czego ten lewy pas jest? Bo my jedziemy tak lewym, bo w prawym są dziury, jest wygodniej lewym. Dokładnie tak. No niestety tym prawym pasem poruszają się ciężkie pojazdy. No stan naszych dróg wiadomo, że no budzi wiele, daje wiele do życzenia. Więc kierowcy, no nie chcąc jechać po tym powybijanym prawym pasie, no to jadą sobie lewym, nie zwracając uwagi na tych, którzy jadą za nimi, którzy chcą poruszać się troszeczkę szybciej, no i muszą zjeżdżać, wyprzedzać tym prawym pasem, co w wielu sytuacjach może być no jednak niebezpieczne. Prawy pas jest pasem wolniejszym, tam zawsze ktoś może się na przykład zatrzymać, komuś się popsuje auto, ktoś ma jakąś tam potrzebę, jeżeli ktoś to robi, zawsze robi to po tej prawej stronie, więc powinniśmy się poruszać prawym pasem, jeżeli jest on wolny, tylko w celu szybszej jazdy, w celu wyprzedzania, powinniśmy korzystać z pasa lewego. No dobrze, a co zrobić z takim kierowcą, który jedzie lewym pasem? Zatrzymać go, powiedzieć mu parę słów, donieść na policję? To znaczy, to jest rola ruchu drogowego. Ja niejednokrotnie spotkałem się nawet w warunkach miejskich w Lublinie, kiedy to policja zatrzymuje kierowców nader często używających tego lewego pasa. Czyli co, jeżeli się jedzie za wolno lewym pasem, bo on właściwie do czego służy ten lewy pas? Jeżeli prawy pas jest zajęty, wtedy możemy korzystać z lewego pasa. Ale czyli co? Chodzi o to, żeby wyprzedzić, czy po prostu jedziemy, bo jest wolny? Bo jak to jest na autostradzie, lewy pas jest do wyprzedzania, tak? To znaczy, niezależnie od naszej prędkości, powinniśmy poruszać się skrajnie prawym pasem ruchu. Jeżeli prawy pas jest zajęty, ktoś porusza się wolniej, chcemy ten pojazd wyprzedzić, dopiero wtedy powinniśmy korzystać z pasa lewego. To chyba wszystko. Coś jeszcze chcesz dodać? Dobrze, teraz ode mnie prywatne pytanie. Bardzo mnie nurtuje jeden temat. Już szkolisz kierowców. Jak to tak naprawdę jest? Czy kobiety jeżdżą gorzej niż mężczyźni? Kobiety jeżdżą przede wszystkim bezpieczniej, ostrożniej. Nie wiem, z czego to wynika. Może z większej, aż wstyd się przyznać, ale może odpowiedzialności u kobiet. Jeżeli chodzi o umiejętności, znam kobiety, które jeżdżą dużo, dużo lepiej od mężczyzn, także tutaj nie ma takiej powiedziałbym, reguły. Mężczyźni, owszem, jeżdżą troszeczkę pewniej, ale w wielu przypadkach przeceniają swoje możliwości, przez co no jednak do większej ilości wypadków czy też kolizji dochodzi jednak z winy mężczyzn. No dobrze, w takim razie, no co dziewczyny, nie bójmy się, nie wstydźmy się, że siedzimy za kierownicą, wszystko jest z nami w porządku, rozumiem tak? Jak najbardziej, pamiętajmy, że nie musimy być super kierowcą, nie musimy być Kubicą, bo nie poruszamy się po trasach rajdowych, tylko po drogach publicznych. Najważniejsze jest to, żebyśmy poruszali się po prostu bezpiecznie i zawsze z punktu A do punktu B dotarli bezpiecznie. Dziękuję bardzo, Dominik. Będziemy niedługo mówić o takiej nowej akcji, którą tutaj Dominik będzie rozpropagowywał, a mianowicie Nie bądź bazyliszkiem. O tym, co to jest, o co chodzi, dowiecie się wkrótce, a na razie to dziękuję. Agnieszka Sałęga dla internetowej telewizji Lublin.